Myślę, że czasem powinniśmy sobie zadać pytanie, co nam tak naprawdę w życiu sprawia radość? Co nas czyni szczęśliwymi? Tu nie chodzi o radość, która jest pustym śmiechem, jakimś, brzydko mówiąc, rechotem. Chodzi o radość, która jest uśmiechem serca, która jest wewnętrznym pokojem, która daje takie błogie spełnienie, które nazywamy szczęściem, że już niczego nam nie brakuje. Co nam daje prawdziwą radość? Zobaczcie, stajemy się społeczeństwem bardzo smutnym, obrażonym, nadąsanym. Wszystko nas drażni, denerwuje. Niechby tam pani w kasie się trochę spóźniła, już krzyczymy. Niechby nam ktoś zajechał drogę. Tyle złości, nienawiści i to nie tylko w tym wymiarze społecznym, w relacjach między ludźmi, ale w domu. Mamy w tych domach wszystko, niczego nam nie brakuje. Domy coraz piękniejsze, coraz lepiej urządzone. Czemu tam nie ma radości, uśmiechu? Co nam daje prawdziwą radość? To dlatego czasami sięgamy po tak zwane półśrodki, żeby odreagować, żeby się trochę uśmiechnąć. Opowiadamy kawały, najlepiej te brzydkie, bo one się łatwo sprzedaje. Oglądamy kabarety po raz 50 któryś, no bo przynajmniej można się pośmiać. Oglądamy komedie stare, sprawdzone, dobre, ale zapominamy o tym wszystkim, co nas otacza, z czym sobie nie radzimy. Czasem daje nam radość, niestety czasem daje nam radość, że się z kogoś trochę ponabijamy. Oczywiście jak się z kogoś nabijamy, to jest dobre. Gorzej jak z nas, to wtedy jest to nie fair, obrażamy się. Ci, którzy się nabijają, przestają być już naszymi znajomymi. Albo, o ironio, niektórzy się cieszą z tego, że komuś się stała krzywda, że mu się noga podwinęła. Jak oni wtedy błogo i spokojnie śpią, bo wreszcie ktoś został za coś, nie wiadomo za co, ukarany. My mamy radość z ludzkiego nieszczęścia. Dlaczego się nie potrafimy cieszyć? Przecież mamy wszystko. Dlaczego? Odpowiedź jest chyba dosyć jasna. Bo my tego nie doceniamy. Bo my tego nie widzimy. Przecież prawdziwe szczęście nie polega na tym, że mamy wszystko. Nie ma takich ludzi. Nawet nie polega na tym, że mamy trochę więcej niż inni. Niektórym na tym zależy, ale to zawsze ktoś będzie miał trochę więcej. Prawdziwe szczęście polega na tym, że my umiemy się cieszyć tym, co mamy. Że wystarczy się rozejrzeć dookoła i to już powinno być powodem szczęścia. Żeby tego nie stracić, żeby nikt mi tego nie odebrał. To powinno być powodem dziękczynienia i uwielbienia. A jeżeli chodzi o wiarę, dla nas najważniejszą. Dlaczego nie potrafimy się cieszyć na modlitwie? Dlaczego to wszystko takie jest, jak to ktoś pięknie określił, nasze spotkania z Bogiem zawsze mają klimat Wielkiego Piątku. Powaga, klimat żałoby, bólu, cierpienia. Tak, w Wielki Piątek tak trzeba i trudno, żeby było inaczej. Ale potem przychodzi poranek zmartwychwstania i my się nie potrafimy cieszyć. Nie potrafimy się cieszyć radością obecności Pana Boga. My, ludzie wiary. Ja wiem, że my, księża, też do tego się przyczyniamy, że robimy wszystko, żeby to było takie smutne, żeby nie było w tym czasami entuzjazmu i radości. Przynajmniej mam tu sobie wiele do zarzucenia osobiście, nie chcę o nikim mówić. Dlaczego nie ma radości spotkania z Jezusem Chrystusem? Odpowiedź jest znowu ta sama. Bo my tego nie widzimy, nie doceniamy. Bo życie przestało być dla nas darem. Bo drugi człowiek przestał być dla nas radością. Bo to, że ma mi kto służyć i tak wielu ludzi mnie kocha, już nie jest dla mnie tak wielkie i wyjątkowe. To dlatego jesteśmy zgorzkniali, sfrustrowani, rozczarowani i zawiedzeni. Dlatego w naszych domach częściej słychać przekleństwo niż uśmiech. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Dzisiaj w święto Maryi wpatrujemy się w nią rozradowaną, śpiewającą Magnifikat, uwielbiającą Boga. To jest Maryja pełna entuzjazmu, pełna radości. To jest Maryja roztańczona. Maryja, która jest pewna, a ta pewność wypływa z wiary, że wszystko jest w dobrych, w Bożych rękach. Maryja, która biegnie kilka dni drogi do swojej krewnej, żeby się pochwalić, że Bóg ją wybrał. Bóg ją sobie wyznaczył, wybrał, przeznaczył, przygotował, obdarował. To dlatego śpiewa Bogu hymn uwielbienia. Dlatego tak bardzo się cieszy. Nie cieszy się z tego, że ona coś zrobi dla ludzkości, tylko że Bóg,
tak bardzo przez nią chce działać, że ona może być narzędziem, że można się cieszyć, radować z tego, że można zrobić coś dla innych, że służba nie jest tylko przykrym obowiązkiem, ale po prostu czymś cudownym i wspaniałym. Kochani, musimy często na modlitwie, bo mamy z tym problem, klękamy wieczorem do modlitwy i wiemy, że trzeba Bogu podziękować i zadajemy sobie pytanie, ale za co? Bo nam się wydaje, że jesteśmy samowystarczalni, że to wszystko jest nasza zasługa. A przecież wszystko, co mamy, pochodzi od Boga. Święty Paweł nam podpowie, cóż masz, czego byś nie otrzymał? Uczyńmy nasze życie radosnym. Tak wiele otrzymujemy. Czy naprawdę musimy to wszystko stracić, żeby docenić? Czy naprawdę trzeba kogoś stracić, żeby docenić, ile ten ktoś wnosił nadziei, miłości, ile dla nas czynił? Niech każdy nasz dzień zakończy się magnifikatem. Byśmy powiedzieli, Panie, bądź uwielbiony. I tu po kolei wymieńmy za co. A wtedy zaczniemy się cieszyć. Wtedy nasze życie będzie pełne radości. Wtedy nie będziemy marudzili, narzekali. Bo jak można narzekać, skoro tak wiele się otrzymujemy? Jak można narzekać na kogoś, kto w domu mi służy, sprząta, gotuje i prasuje? Jak można jeszcze narzekać? Dziękujmy sobie za to, co mamy. Dostrzegajmy to, a wtedy całe nasze życie będzie jednym wielkim uwielbieniem. Pamiętajmy, że przez radość Maryja najpiękniej wyraziła swoją pokorę. Jak Exupéry powiedział jakieś takie piękne zdanie. Pokora serca nie polega wcale na uniżeniu. Nie mamy robić siebie sieroty. Polega na otwartym sercu. Maryja jest po prostu sobą. Ona jest autentyczna, ona jest prawdziwa. Ona się cieszy tym wszystkim. To pycha czyni człowieka niezadowolonym, sfrustrowanym, zgorzchniałym. To pycha sprawia, że my nie umiemy się z niczego cieszyć, że nas szczęście drugiego człowieka drażni. A pokora jest zawsze pełna radości i miłości. Niech Maryja wyprosi nam łaskę pokory, łaskę radości z tego, że Bóg wielkie czyny, dokonuje wielkich czynów w naszym życiu. I tą radością dzielmy się z innymi. Niech nasze chrześcijaństwo będzie na wzór Maryi, pełne uwielbienia.